I tu też. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witajcie kochani. Dzień dobry. Bardzo serdecznie was witamy. Odpalamy jeszcze tylko Facebooczek i będziemy już we wszystkich trzech miejscach. Znowu z Anią, bo mamy bardzo miły feedback od was, więc korzystamy z tego, że jesteśmy fizycznie blisko siebie i znowu razem coś opowiemy o stanach lękowych tym razem. Dobry wieczór, jesteśmy już chyba na moich mediach również. Że wszędzie, na sześć kanałów. Będziemy pomału zaczynać, dziękujemy, że dołączacie, bardzo nam miło. Prosimy was również o komentarze i pytania, tylko będziemy prosić o te pytania po jakimś czasie, jak już wam troszeczkę poopowiadamy. I też bardzo serdecznie prosimy o pytania na temat. Dobrze? Ze względu na sławę, a to nic, to wróci, nic się nie dzieje. Okej. Słuchajcie, to pomału będziemy zaczęć, pomyślcie o czymś, za co pomyśl, idzie za jej czas, że znowu... A ja tobie, Aniu, też także... dziękuję za inspirację i że się udało tuż przed wyjazdem do Polski. Dokładnie. W sumie to obie będziemy w Polsce, mm-hmm. ale o tym może też na koniec. Mm-hmm. Dzisiaj temat stany lękowe, bowiem prosiliście nas tak naprawdę mm-hmm. o to, żebyśmy o tym porozmawiały. Wierzymy, że jest to ważny temat i jak teraz go rozwiniemy, to się okaże, że chyba ważniejszy niż tak naprawdę myślimy i podejrzewamy. Tak naprawdę... Stany lękowe to jest jeden z takich najtrudniejszych objawów, z jakimi przychodzi nam się mierzyć, bo to jest coś, co ma siłę odebrać nam autentyczną radość życia i tak rozebrać nas z tego starego ja, tak? Mhm. Że do tej pory na przykład ktoś tam cieszył się życiem, był aktywny, był duszą towarzystwa na przykład, a nagle się okazuje, że no inaczej się zadziewa. I zanim ja przejdę do tego, żeby powiedzieć coś więcej i zadać Izie też kilka pytań, chciałabym, żeby każdy z uczestników, z was oglądających to, i nawet jeżeli nie oglądacie na żywo, to poodpowiadajcie sobie na parę takich pytań, które ja wam tutaj przeczytam. Więc czy regularnie lub często odczuwasz niepokój lub czujesz się zestresowany lub przytłoczony? Czy zdarza ci się rezygnować ze spotkań, wyjazdów, wyjść z domu, bo czujesz się niespokojnie? Czy masz ataki paniki, które lub czujesz się niezręcznie i nieswojo w sytuacjach towarzyskich? Czy masz bardzo aktywny umysł, taki nadaktywny, tak, który się nie wyłącza, lub masz negatywne nastawienie do siebie i problemy ze snem? Czy jesz lub pijesz alkohol, by uspokoić stresujące emocje? Jak wiemy, lekarze najczęściej, oczywiście znowu uogólniając, nie wszyscy i nie zawsze, ale najczęściej przepiszą nam receptę na jakieś takie leki uspokajające. Jak wiemy, być może czasami jest tego zasadność i to może komuś praktycznie uratować życie często, ale znowu nie, my nie o tym dzisiaj. My nie będziemy tylko o symptomach powiemy, ale będziemy starały się wam przedstawić, naświetlić, z czym to może być związane, tak? Bo ten atak paniki, i Iza się pewnie zgodzisz, to jest symptom, to nie jest powód. Dokładnie, i przyczyny mogą być czasami czysto biologiczne, oddolne, że tak powiem, a czasami, i tutaj to jest moja bardziej specjalność, pochodzić z podświadomości. I czasami również to, czego się boimy, to tak naprawdę jest zupełnie co innego, przekierowane. Dokonuje nasza podświadomość zresztą nieustannie różnego rodzaju projekcji i przeniesień. I czasami jest tak, że myślisz, że się boisz tego, ale tak naprawdę jeszcze jest tam coś głębiej i to coś zazwyczaj pochodzi oczywiście z dzieciństwa. Tu ktoś napisał już komentarz, Aleksandra napisała, że się stresuje wśród ludzi, bo rówieśnicy się znęcali. I to jest bardzo silny wdruk w twojej podświadomości, droga Olu, mam nadzieję, że mogę tak mówić, gdzie... To dziecko wewnętrzne, ono się tak boi kontaktu, bo boi się prześladowania. I to jest oczywiście poza kontrolą na ten moment, bo lęk, kochani, to jest gadzi pień mózgu. To jest system limbiczny, to jest system walka, ucieczka. I właśnie tam mieści się ta część nas, która potrafi zrobić takie wrażenie, jakby objęła nas zupełnie całkowicie paniką i my nie możemy wtedy mieć jakby dostępu do racjonalnego myślenia, do kory nowej, bo nie mamy, faktycznie nie mamy w momencie, kiedy działają te określone neuroprzekaźniki
i ten stan lękowy, ale tu ja ze swej strony tylko pozwolę sobie na początek właściwie powiedzieć i od tego zacząć, że nigdy lęk nie jest czymś, co trwa wiecznie, prawda? Każdy z nas miał jakiś tam mniejszy lub większy stan lękowy i musisz od razu, jak to masz, to jest bardzo nieprzyjemne, nie chcesz tak mieć, nie rozumiesz często, czemu to ci się przydarzyło albo czemu aż w takim wymiarze, ale musisz sobie powiedzieć jedno, oczywiście wdech, wydech, zawsze, a potem sobie powiedz, to minie, to przejdzie, nawet jak nic nie będziesz z tym robić, to to przejdzie, ale powiemy więcej też o tym, co możesz zrobić. Iza, więc pierwsze pytanie, czy każdy lęk jest zły? Po co nam lęk? Czemu może posłużyć? Na co nas naprowadzić? Jak psychoterapeuta właśnie definiuje stany lękowe, ataki paniki? No tak, to jest dużo pytań w jednym. Tak. Czy każdy lęk jest negatywny? Lęk nie jest koniecznie negatywną wibracją, choć jest trudny do zniesienia dla użytkownika, jest nieprzyjemny. Natomiast oczywiście trzeba zacząć zawsze od poziomu bazowego, czyli lęku egzystencjalnego, lęku o przetrwanie. Jeżeli stoisz na szczycie góry bardzo stromej czy klifu, to bardzo dobrze, że pojawia się pewien lęk, pewien nawet strach, bym powiedziała bardziej, który jest biologiczny i który czujesz w ciele i to jest to samo uczucie, to jest ta sama lawina, kaskada emocji, które się pojawiają na przykład, kiedy się boisz przemawiać publicznie albo kiedy się boisz egzaminatora przed egzaminem albo różnych innych rzeczy się możesz bać, ale w każdym razie one się odpalają na tej samej zasadzie, co ten pierwotny lęk o istnienie, o życie i on jest wrodzony, on jest drukowany i my potrzebujemy poczuć tego rodzaju lęk, czy tego rodzaju antycypację nawet lęku, czyli coś jeszcze przed tym, żeby wyhamować, żeby nie robić rzeczy, które zagrażają naszemu życiu lub zdrowiu. Dzięki temu wszyscy możemy się przemieszczać jakoś w miarę bezpiecznie przez to życie i nie robić jakichś skrajnie nieodpowiedzialnych, brawurowych akcji. Natomiast dalej no właśnie, z tymi pytaniami, jak po co nam jak gdyby wyjaśniłaś, żeby się nie narażać. Tak, to jest mechanizm przetrwania, no oczywiście. A na co może nas naprowadzić właśnie, jeżeli już tak wiesz, tak, nie chodzi o przetrwanie, nie jedzie pociąg i nie musimy zeskoczyć z tak, tyłu, tylko... No nawiasem mówiąc tutaj, jak bardzo trzeba wykroczyć, czy też zboczyć z tego naturalnego trybu, kiedy się człowiek decyduje na samobójstwo, ale to jest tylko taka uwaga marginalna, że stajesz przed pociągiem i pozwalasz mu siebie przejechać, czy skaczesz z wysokości, to przekracza ten naturalny instynkt samozachowawczy i tylko ludzie to robią, nawiasem mówiąc. Zwierzęta nie był fake, takie niby to badanie, ale tak naprawdę nigdy zwierzęta nigdy same nie popełniły samobójstwa, tylko tak, to zrobiła ekipa filmowa po to, żeby nagrać. No tragedia, to też świadczy bardzo źle o człowieku jako gatunku, że jest zdolny do takich działań, ale chodzi o to, że my dostajemy w napadzie lęku, dostajemy potężny zastrzyk adrenaliny i kortyzolu. I również bardzo często może do tego jeszcze dojść dopamina i to nas mobilizuje do działania, bo jak tygrys siedzi w krzakach, to ty musisz spieprzać. Nie masz czasu na zastanawianie się, na rozważanie racjonalne wszystkich możliwych opcji i co można zrobić, jak można zrobić, a w ogóle czy mi się chce to zrobić. To jest wtedy jeden prosty komunikat, uciekaj. Tak i to jest, mówi się o systemie limbicznym, że to jest ten system walka, ucieczka. Tak naprawdę jeszcze parę innych funkcji, ale głównie o to chodzi. I tutaj w przypadku, gdy mamy mocne wdruki, traumy, takie jak ta, o której wspomniała Aleksandra, to wówczas to nam się odpala za szybko, za często i za mocno. I to jest faktycznie problem, z którym warto pracować. No bo nikt nie chce żyć pochłonięty stanami lękowymi, które niczemu nie służą. Nie ma żadnego tygrysa, nie ma żadnego zagrożenia, że spadniesz, a ty się boisz. I nawet często, na pewno się z tym zgodzicie, ludzie, którzy mają stany lękowe, oni do końca nawet nie wiedzą już, czego się boją. Mogą sobie wymyślić coś, ale generalnie wiedzą tylko tyle, że się boją. Że to jest tylko uczucie. Właśnie jak psychoterapeuta definiuje ataki paniki? Co to dla was jest? No, co to jest atak paniki? No, to jest przede wszystkim
cała kaskada reakcji fizjologicznych związanych właśnie z przyspieszonym biciem serca, poceniem się, potrzebą schowania się gdzieś, ucieczki i interpretacją nadaną temu przez konkretną podświadomość, konkretną osobowość. I teraz tutaj już mamy bardzo duże spektrum możliwości, bo ludzie w związku z tym, że zostali różnie ukształtowani poprzez proces socjalizacji, akulturacji, będą różnie swoje stany lękowe definiowali, choć one mogą mieć, tak jak już tu wspomniałyśmy, podłoże nawet czysto fizjologiczne i to może być po prostu zbyt aktywny układ współczulny, za mało aktywny układ przywspółczulny. Ale umysł nasz tak działa, nasza lewa półkula, że ona lubi nazwać, lubi gdzieś zaszufladkować, lubi zracjonalizować i powiedzieć, o teraz to jest to, boimy się tego i tego. A nawiasem mówiąc, podświadomości może się skojarzyć zapach, dźwięk, kolor, wszystko się może skojarzyć i to ci uruchomi, odpali ci twój stan lękowy i nawet nie wiesz, że na przykład człowiek w pobliżu miał głos podobny do twojego prześladowczego, przemocowego ojca, i w tobie odpalił się stan lękowy i nawet nie zauważasz tego świadomie, pod wpływem którego konkretnie bodźca tu się wydarzyło. Ja też pragnę tu tak przedstawić to, co ja wierzę głęboko, że ma miejsce. Że często jest tak, że traumy mogą nie zawsze być bezpośrednio powodem lęku, ale często może być tak, że traumy spowodowały w nas jakieś schorzenie, że zaczęło to już się przerzucać na ciało, na poziom ciała, a później właśnie, tak jak Iza wspomniała, że to już się zadziewa fizjologicznie. Dam wam przykład, bo to jest taki przykład, który dotyczy bardzo wielu kobiet teraz w tym nowym naszym społeczeństwie. Niestety zaczyna dotykać coraz więcej nastolatek też. Hashimoto. Hashimoto typowo pojawia się u osób, które miały jakieś traumy, przeszły przez jakieś przeżycia, przez stresy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście może to być genetyczne, jak gdyby nie uogólniajmy, ja tylko mówię, że może być taka sytuacja, że traumy wcale nie spowodowały ataków paniki, spowodowały to, że uaktywnił się ten układ immunologiczny w niewłaściwy sposób i zaczął jak gdyby, nie jak gdyby tylko dosłownie, atakować własne ciało. A w momencie, gdy nasze ciało jest atakowane, przez nas samych zresztą, przez nas własny układ, wówczas organizm jest w olbrzymim stresie i właśnie pojawiają się stany lękowe. Także zobaczcie, jakie to jest złożone, że to nie zawsze jest takie od A do B prosta droga. Dokładnie, no bo tu mamy drugi mózg, to już chyba prawie każdy wie w jelitach. I tam siedzą te zapisy też, one są na poziomie komórkowym. To jest wszystko przełożone w magiczny, piękny sposób ze sobą. Z wszystkich najnowszych badań, w tym psychologów transpersonalnych, wiadomo, że pamięć komórkowa jest tak szczegółowa i dokładna, że my na jakimś poziomie możemy powiedzieć, to też dosłownym bardzo, pamiętamy nasze narodziny, pamiętamy okres pobytu w łonie, tylko nie pamiętamy na zasadzie przypomnienia sobie, tak jak możemy sobie przypomnieć, i to nie zawsze wczorajszy obiad. Ale chodzi o to, że to pamiętanie, czy te obszary pamięci można aktywować, można je przywołać, do czego doszedł Stanisław Grof, kiedy rząd Czechosłowacji jeszcze w latach 50. zlecił mu badania na ludziach ze schizofrenią z użyciem LSD i okazało się, że ludzie pamiętają tak wiele rzeczy ze swojego okresu perinatalnego, że Grof całą teorię stworzył matryc perinatalnych, czyli okołoporodowych, które zresztą bardzo dużo wnoszą również w ten obszar lęku, bo w zależności od tego, czy masz fiksację pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej matrycy perinatalnej, będziesz mieć zupełnie inne lęki, innego rodzaju obszary będą ciebie triggerować. Mało tego, Grof doszedł do wniosku, że będziesz wybierać różne doświadczenia z całego spektrum doświadczeń, jakie cię w życiu spotykają, zgodnie z tą pierwotną, wdrukowaną w ciebie matrycą. I tak na przykład w matrycy trzeciej, czyli przejściu przez drogi rodne, tylko podam jeden przykład, bo to jest cała ogromna wiedza, mamy wszystkie doświadczenia sadomasochistyczne, rozszczepienne, podziały na dobro i zło, apokalipsa. Te wszystkie rzeczy są związane z wdrukami trzeciej matrycy perinatalnej i w związku z tym lęki będą zupełnie inne niż na przykład w drugiej matrycy perinatalnej, gdzie mamy klaustrofobię,
gdzie mamy niemożność wyjścia, duszenie się, astmę, ataki właśnie takie typowe paniki, to jest druga matryca perinatalna. Dlaczego? Dlatego, że wtedy embrion już jest gotów do wyjścia, jest główką w dół ustawiony, macica ma silne skurcze, a dziecko jeszcze nie może wyjść, bo nie ma rozwarcia. I ono wtedy przeżywa właśnie pierwszy swój taki prawdziwy atak paniki. Każdy z nas to przeżył, więc to nas podłącza do stanów wczesno niemowlęcych, a nawet perinatalnych. I teraz tutaj właśnie pojawił się gdzieś komentarz, ktoś napisał, teraz go już nie widzę, bo jest sporo komentarzy, ale ktoś napisał, że jak czuje lęk, to zaczyna pracę z wewnętrznym dzieckiem i przechodzi. I to jest, kochani, to. Tak. To jest po prostu rdzeń mojej całej pracy z ludźmi. Nie da się tego obejść, naprawdę. Nie da się tego obejść i nie sposób przecenić, co daje praca z wewnętrznym dzieckiem. Od razu możesz w ciemno zakładać, że jeżeli się boisz tak nienormatywnie, ponad to, co się naprawdę dzieje, no bo nic takiego się nie dzieje, głowy ci nie utną, jak nawet nie zdasz egzaminu, czy jak potkniesz się przemawiając do ludzi, nic takiego się tak naprawdę nie dzieje i ty to wiesz, a jednocześnie atak paniki jest silny, to wówczas trzeba właśnie pooddychać i do dziecka zamknąć oczy. Widzę cię, kochanie, załatwimy to po dorosłemu, jestem tu z tobą. I tu o tym, co Iza powiedziałaś, że nic się nie dzieje, ja też taka porada dla osób, które ewentualnie znajdą się w sytuacji, w której ktoś właśnie czuje jakieś takie niepokoje albo atak paniki, bo to nie musi być taki, wiecie, intensywny atak paniki, to może być po prostu taki niepokój, że się odczuwa cały czas niepokój. Ważną jest taką rzeczą to, żeby nie mówić do tej osoby wówczas, ale nie denerwuj się, bo nic się nie dzieje, jesteś bezpieczny czy bezpieczna. Jak gdyby bardziej ważne jest to, żeby to zauważyć tą osobę, tak? I powiedzieć, że słuchaj, rozumiem cię, współczuję ci, co ewentualnie mogę zrobić. Mhm. Bo wiecie, po Anglicy mam takie powiedzenie, nobody has ever calmed down by being told to calm down, czyli nikt się jeszcze nie uspokoił przez to, że mu powiedziano, żeby się uspokoił. Mhm. Także tu trzeba takiego dostrzeżenia, poszanowania i tak dalej. I zadomyślam się, że wiele osób dzisiaj, prawda, ma ten problem. No jak widać, ja tu patrzę, kochana, na komentarze i widać, że bardzo dużo ludzi ma z tym duże wyzwanie i doświadcza tego, bo też, zobaczcie, teraz mamy zbiorową panikę globalną. Dodatkowo. Ludzie po prostu wpompowują lęk w zbiorowe pole ludzkości. Dodatkowo. Ludzie się boją też histerycznie, nierealistycznie, no ale to jest istota lęku. Że on często nie ma podstaw lub te podstawy są, może maksymalnie stanowią 10% tego, jak bardzo się ludzie boją. Ale to, co ty powiedziałaś przed chwilą, nasunęło mi taką jakby takie skojarzenie i potrzebę, żeby to podkreślić, że wszystko, kochani, co Ania powiedziała, co możemy mówić do drugiej osoby, to również możemy mówić do siebie, czyli jakby do tego, co się boi, nie będąc tym, co się boi. Jeżeli masz obserwatora, czyli masz jakąś odrobinę chociaż doświadczeń medytacyjnych i wiesz, że nie jesteś twoimi myślami, ani twoimi emocjami, ani twoimi reakcjami fizjologicznymi, bo nie jesteś, to możesz tym czymś, tym kimś mówić do tego, kto się boi. Tak? I możesz powiedzieć sobie do siebie, to, co się boi, to nie jesteś ty. Bo to jest prawda. To jest coś, to może być bardzo w tym momencie przestraszone, bardzo mocne, bardzo obejmujące całość twojego doświadczenia, ale i tak nie jesteś to ty. I jeżeli masz dostęp do tego stanu transpersonalnego, do tego obserwatora, do tego wewnętrznego nauczyciela, coacha czy opiekuna, to niech on to powie do tej bojącej się części, właśnie tak jak Ania powiedziała, wszystko będzie dobrze, przetrwamy to, nie jesteś sam i tak dalej. Tak jakbyś mówił i też zapytać, do innej osoby co ci ważnej. Jest potrzebne, co mogę zrobić. Co tak? Mogę zrobić dla ciebie, dokładnie. Tak. Wiecie, zanim powiemy troszkę więcej właśnie o tym, co możemy zrobić i zanim też odpowiemy na wasze pytania, bo na pewno chcecie, żebyśmy to zrobiły, ja pragnę, ponieważ ja jako naturopata mam tutaj tą rolę, żeby wam bardziej tak z fizjologicznego punktu widzenia poprzedstawiać rzeczy, a to jest ważne, bo tak jak wspomniałyśmy, zresztą dlatego z Izą my w takiej symbiozie prowadzimy te rozmowy, że zawsze się uzupełniamy. Tak, zawsze chodzi o to, żeby podejść do rzeczy holistycznie. Pamiętać i o ciele, i o umyśle, ale i o duszy, i tak dalej, czyli o tej całości. I ja wam ze strony fizjologicznej podpowiem takie rzeczy, bo często pytacie, co może być powodem. Wymienię kilka, tak? Kilka głównych, bo ich może być więcej, ale kilka głównych. Zakłócona gospodarka cukrowa. Także jeżeli mamy kiedykolwiek jakieś takie stany lękowe, zwracamy uwagę na to, jak my jemy, żeby się nie
zawalać za bardzo takimi węglowodanami, zwłaszcza prostymi, bo podnosi się poziom cukru, spada. Słuchajcie, to jest obciążenie dla organizmu. Wspomniane Hashimoto. Tutaj mamy oczywiście związek z tą obecnością przeciwciał anti-TPO. Jeżeli mamy te przeciwciała, no to zawsze jak następuje ten atak na nasz gruczoł tarczycy, będzie na pewno niepokój przynajmniej. Nie mówię, że atak paniki, ale niepokój, ale też niedoczynność tarczycy. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie badać sobie tą tarczycę, sprawdzać, bo to też będzie... I tu jeszcze nie chodzi... Tu chodzi jeszcze o to, żeby zrobić właściwe badania i właściwie je zinterpretować. Inne schorzenia autoimmunologiczne. Generalnie autoimmunologia, jak wspomniałam, duży problem, bardzo prawdopodobnie powód, albo chociaż jeden z. Anemia, ale nie tylko anemia, jaką znamy, bo anemia, jaką znamy, to się określa, że hemoglobiny jest za mało, a może być prawidłowy poziom hemoglobiny, a niewystarczający poziom żelaza, a nawet jeszcze ferytyny. Gwarantowane niemalże anxiety, tak? Czyli te stany lękowe. Niedobory składników odżywczych. I teraz powodem co? No, przestrzegamy jakieś diety, które po prostu pozbawiają nas. Stany zapalne spowodowane też infekcjami lub nadwrażliwością pokarmową. Mamy tak, takie, mówiliśmy o tolerancjach niepokarmowych. Też przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia równowagi bakterii jelitowych. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. Flora bakteryjna może nas rozweselić lub zasmucić. Zupełnie, słuchajcie, może po prostu nam zamknąć produkcję serotoniny, a wiemy, co się wtedy dzieje. Niski poziom kwasu żołądkowego i niewystarczająca ilość enzymów trawiennych. Po prostu znowu nie wchłaniacie. Co z tego, że zjecie, jak nieodpowiednio strawicie, nie wchłaniacie. I teraz szybciutko o takich najważniejszych niedoborach, bo to Wam może pomóc już samo usłyszenie o tym. No na pewno omega-3, no bo co omega-3? Pomaga naszemu mózgowi, tak? To już tak, żeby szybko. Witamina... Olej dla mózgu. Olej. Mózg potrzebuje oleju. To jest bardzo ważne. Także... Nie zachęcam Was do stosowania diet wykluczających tłuszcze. Bo to jest moim zdecydowanie zdaniem, bzdura. Zwłaszcza dla kobiet. I on się wcale na tłuszcz nie przekłada w ciele. Węglowodany to jest dokładnie. To, czego nie lubimy. Witamina 6, witamina D, tiamina, czyli witamina B1, naprawdę bardzo ważna dla metabolizmu między innymi węglowodanów, a to już, ale i kwasu żołądkowego, selen. Słuchajcie, jeżeli mamy niedobory selenu, to depresja, zmęczenie, oprócz tego będziemy mieć sytuację taką, że właśnie tarczyca będzie cierpieć, bo nie będzie się konwertował ten nieaktywny hormon tarczycy w aktywny. Magnez. Czy muszę mówić więcej? No magnez wszyscy mają prawie niedobory. Jest, nie da się przedawkować. Nie, i magnez jest odpowiedzialny, słuchajcie, za ponad 300 procesów biochemicznych w naszym organizmie. Więc jeżeli jest niedobór magnezu, leci bardzo dużo, nie tylko to, o czym dziś mówimy. Cynk, bardzo ważny dla odporności. Dzisiaj każdy powinien brać cynk, ale oprócz tego właśnie też szczelność jelit, bo jeżeli mamy przeciekające jelita, odwołuję ewentualnie Was do live'a, który robiłam parę tygodni temu na temat glutenu. Tam wszystko jest wyjaśnione, jak przeciekają, co się dzieje. I wtedy mamy atak organizmu taki właśnie autoimmunologiczny, jak przy autoimmunologii i jest niefajnie. Witamina B12, super ważna dla układu nerwowego, po prostu niezbędna dla utrzymania zdrowia psychicznego i sprawności takiej umysłowej. Nerwowej, to jest cały system nerwowy. No w ogóle witaminy z grupy B, ale zwłaszcza ta B12, dokładnie. To jest naprawdę niesamowite. Nietolerancje pokarmowe, zwłaszcza, uwaga, pszenica, gluten, soja, nabiał krowi, jajka. To trzeba sprawdzać. Jeżeli czujecie, że macie podejrzenie, to trzeba powykluczać to na jakiś czas, później wprowadzać pomału, to ewentualnie ja mogę pomóc już indywidualnie, bo inaczej się nie da. Sprawdzajcie, jakie są dodatki do żywności, czytajcie etykiety. Jeżeli w czymś się znajduje glutaminian sodu, to on będzie taki, Was po prostu na Was wpływał, że tak możecie nawet od tego mieć właśnie stany lękowe, wierzcie albo nie. Poza tym ograniczony przepływ krwi do mózgu i tu Iza, Ty wiesz pewnie więcej niż ja, ale no jeżeli nie mamy tej krwi dopływającej do mózgu, to mózg nie będzie, tak? No i trzeba ćwiczenia też stosować, platformy wibracyjne, ćwiczenia, nurkowanie, słuchajcie, nasz mózg kocha zanurzenie się pod wodę, to też zbadano, jest lepszy przepływ krwi przez wszystkie możliwe arterie i mózg jest lepiej dokrwiony, joga,
oczywiście to królowa wszelkich prac z ciałem. Pasożyty, słuchajcie, toksyny. I tutaj znowu odwołuję Was, robiłam jakiś czas temu live o homotoksykologii. Homotoksykologia pięknie wyjaśnia, jak poprzez toksyny powstają choroby. Jest to długi proces, ale proces, który następuje tak naprawdę w każdym organizmie, więc zapraszam. Detoks. Tak. Pozdrawiamy, głodóweczki, intermittent fasting, 16 godzin to jest nic, 16 godzin bez jedzenia to naprawdę nie jest żadne wyzwanie. Zadbanie, słuchajcie, o wątrobę. I to powinna być codzienność każdego świadomego człowieka. Aniu, wiesz, ile mamy pytań? Wiem, jeszcze wam tylko jedno dopowiem, bo to jest ważne, a dzisiaj się często też pojawia. Trzeba sprawdzić przewlekłe infekcje. Jest parę takich infekcji bardzo typowych do tego, że będą występowały stany lękowe. Yersinia, jedna z nich, borelia, czyli odkleszczowe generalnie. I słuchajcie, Epstein-Barr. To są takie bardzo popularne. Także to tyle Wam dałam jak gdyby takiej podpowiedzi, a tak naprawdę to będzie indywidualne i zawsze złożone. Naprawdę nie ma jednego powodu. Uwierzcie mi, to jest tak jak następuje katastrofa samolotu. Nigdy jedna rzecz nie spowoduje tego, że samolot się rozbije. Zawsze jak później robią dochodzenie, to się okazuje, stało się to, chyba między 4 a 7 rzeczy musi się zadać, żeby się samolot rozbił. To jest pocieszające dla wszystkich, którzy latają. Dlatego się to nie lecą w czwartek, bo to się nie dzieje tak łatwo wcale. Statystyki dobra, podpowiadajmy to są bardzo dobre, na ale właśnie, bo tu jest pytanie, na przykład ja mam takie pytanko. Czy poprzez lęki, stany paniki przyciągamy podświadomie to, czego się boimy? Super pytanie. To jest tak. Ja uważam, że rzeczywistość dowodzi tego na każdym kroku, że jest pełna miłości i o tym można gadać długo. Ja widzę to wszędzie, ale między innymi w tym, że kreacje z miłości są bardziej skuteczne i mają większą moc niż kreacje z lęku. Oczywiście w jakimś stopniu, jeżeli się czegoś boimy, to przyciągamy, ale nie tyle jak się boimy, jak odpychamy. Tam, gdzie jest opór, to przyciągasz. Bo można powiedzieć, ja to powiem teraz tak metaforycznie i poetycko, że twoja dusza wtedy widzi, że potrzebujesz jakiejś lekcji, skoro masz opór. No bo generalnie wolność to jest brak oporu na to, co jest. Tak jak często mówię, akceptowanie tego, co jest takim, jakie jest teraz. I tu też gdzieś było pytanie, ja go już teraz nie znajdę, ale było takie pytanie, czy bycie w tu i teraz zmniejsza poziom lęku? Tak, absolutnie tak, bo lęk cię odwołuje albo do antycypowanych wydarzeń, czyli ojejku, a co jak będzie, na przykład lęk przed lataniem. Ludzie się boją latać nieracjonalnie i bez powodu tak naprawdę, no bo boją się, że coś się kiedyś stanie, albo boją się o swoich bliskich, bo gdzieś jadą i już się boją, chociaż nic się jeszcze nie stało i nie wiadomo, czy się stanie i statystycznie jest to mało prawdopodobne, albo... Tak jak już to mówiłam, boją się wstecz, boimy się, bo nam się coś w naszej podświadomości kojarzy z czymś, co już było kiedyś. I to było podobne, ale jeśli siądziesz mocno, osiądziesz nawet w tu i teraz i nie robisz wycieczek ani w przeszłość, ani w przyszłość, a to jest dyscyplina umysłu, kochani, i tutaj włączę się do sceptycznych głosów również, odpowiem tym sceptycznym głosom, które się pojawiły, że trzeba roku, aby wyjść ze stanów lękowych, albo że trzeba farmakoterapii, albo że jak można mówić komuś, kto się boi, no żeby się nie bał, to dosłownie tak nie było, ale że jak można oczekiwać, nie można oczekiwać. Ja w ogóle polecam mało oczekiwać od innych, raczej jak już to od życia i od siebie. Dużo od siebie, mało od innych, to się mega sprawdza, ale jeżeli oczekujemy od siebie, że będziemy umieli ogarniać własną emocjonalność, własne stany istnienia, niezależnie czy jest to gniew, czy jest to lęk, czy jest to smutek, to wierzcie mi, że można to robić, można się nauczyć, jest całe know-how na ten temat. Ja również na moim kanale umieściłam, nagrałam filmiki na temat podstawowych negatywnych emocji. Znajdziecie chyba 6 trudnych emocji, jak sobie z nimi radzić. Podlinkuję, dobra, pod live'em będzie link, tak samo będzie link do Ani, bo tu niektórzy pytają, kim jest Ania, nie wszyscy Anię znają, więc dostaniecie pod tym live'em w opisie linki do tego, co robi Ania i kim jest Ania, do jej strony internetowej. Ale Iza, jeszcze pozwolę sobie się włączyć. Słuchajcie, uwierzcie mi, bo absolutnie to jest naprawdę możliwe. Nawet jeżeli długo cierpimy na takie paniki, można się ich pozbyć w jeden dzień. W jeden dzień, bo jeżeli się zidentyfikuje, co było tym triggerem, nawet tym właśnie psychicznym, bo może być tak, że sytuacja w pracy,
jesteśmy z kimś, kto powoduje, że my to mamy. Jeżeli my się z tej sytuacji wylogujemy, to mija, bo po prostu nie ma triggera, więc nie ma co tego zapalić. Albo jeżeli dowiecie się, że macie, no to już nie w jeden dzień, ale już w tydzień by się dało, ale dowiecie się właśnie, czy to jest jakiś taki niedobór, że wystarczy zacząć brać jakąś witaminę, czy regulować swój poziom żelaza, ferytyny, czy dowiecie się, że właśnie jakaś infekcja chroniczna, czy choroba autoimmunologiczna, no to już z tym pracujemy i już się tego pozbywamy, no. Ale to trzeba dojść do źródła, bo jeżeli zaczniecie brać leki wyciszające takie i tak dalej, tylko maskujecie. Obiecuję Wam, to czasami może być konieczne, mówię, żeby przeżyć. Żeby na przykład samobójstwa nie popełnić, jak jest bardzo źle, ale oczywiście, że to nie wystarczy i ja tutaj chciałabym powiedzieć jeszcze o kilku sprawach, mianowicie, tak jak na depresję, kochani, bardzo dobrze działa odosobnienie w ciemności czterodobowe, które również serdecznie polecam wielokrotnie na różnych moich live'ach czy na kanale, to tak samo na lęk. Jeżeli masz takie nieogarnięte ataki paniki i już suplementujesz, już wiesz, że to nie jest kwestia fizjologii, niedoborów, masz wszystko ok, zdrowo się odżywiasz, uprawiasz jakiś sport, jakąś aktywność fizyczną, to idź sobie na cztery doby do komory, znajdź miejsce, gdzie zamkniesz się, weźmiesz sobie wodę, orzeszki, ktoś ci zapuka dwa razy dziennie, spyta, czy wszystko ok. Zapewniam, że w trzeciej dobie odpalają wszystkie najgorsze demony z podświadomości i musisz im sprostać. Możesz płakać, gryźć, krzyczeć, ale na pewno przerzuci cię na drugą stronę lustra. Nie znam jeszcze nikogo, komu się to nie przydarzyło. W czwartej dobie po prostu lądujesz w miejscu błogości, akceptacji i przede wszystkim takiego głębokiego wglądu w twój problem, głębokiego aha, czyli tak naprawdę chodziło o to, bo potrzebujesz dać dojść do głosu podświadomości w większym wymiarze, niż ona ma okazję na przykład to zrobić w ciągu nocy. Ona to próbuje zrobić, bo nasza podświadomość również przez sny się z nami komunikuje i mówi ci, słuchaj, to i to jest niezałatwione w twoim życiu. Boisz się tak naprawdę, że na przykład stracisz życie z toksycznym partnerem albo w tej sytuacji, w jakiej jesteś, nie zmieniasz nic, a czas zmienić, bo tracisz życie, tak mówi podświadomość. Uważaj, tracisz swoje życie, tracisz swój potencjał, tracisz swoje możliwości i my się często podświadomie tego boimy. A teraz jeszcze chciałabym dodać o lęku społecznym, bo tu jest bardzo dużo, widzę komentarzy. Jednak o lęku społecznym. Kochani, pozwólcie mówić i myśleć ludziom wszystkim, co chcą na wasz temat. To jest wolność. Możesz usiąść i zrobić taki rytuał, powiedzieć to w sposób szczególny, taki nacechowany powagą i głęboką decyzją twoją. Tu i teraz, od dzisiaj na zawsze, pozwalam wszystkim ludziom myśleć dowolnie źle i dowolnie dobrze na mój temat. Dziękuję. A ja wybieram, bo tu jest ta odpowiedzialność, czyli zdolność udzielenia odpowiedzi. Po angielsku responsibility. Masz zdolność udzielenia odpowiedzi, czyli wybrania, czy to, jak ktoś reaguje na ciebie i czy cię krytykuje, jeżeli cię krytykuje, jest o tobie, czy nie jest o tobie, co ty wybierasz, tylko to się liczy. Nie to, co się dzieje tam, tylko jaką ty masz decyzję, jaką wybierasz reakcję. I na przykład ja miałam dzisiaj, objawiła się na moim Instagramie hejterka, która jest kobietą z zaburzeniem borderline. Oczywiście jeśli tu jest ta osoba, to ją serdecznie pozdrawiam, ale ja nie mam żadnej wątpliwości, co ja mam zrobić, bo ta hejterka zaczęła mnie obrzucać błotem i szykanować wręcz za to, że używam diagnozy klinicznej do diagnozowania borderline i mówię, że to jest zaburzenie ze spektrum narcystycznego, bo tak jest. I to nie jest żaden mój wymysł, ani żadne moje osobiste preferencje. Jeżeli ktoś się tak zachowuje i bierze do siebie diagnozę kliniczną, to ja nie mam żadnego wahania i żadnych wątpliwości, że ja takiej osoby w takim razie w moim życiu nie potrzebuję. I taka osoba dziękuję za współpracę. Ja po prostu dziękuję za współpracę. Media społecznościowe na szczęście dają takie możliwości, bo nie ma merytorycznej dyskusji. To nie jest merytoryczna dyskusja, jeżeli ktoś atakuje cię ad personam. I weź to pod uwagę i wtedy robisz to z lekkością. Na mnie w ogóle nie wywarło to żadnego wpływu, ale gdybym podłączyła to zdarzenie do jakichś wczesnodziecięcych zranień, kiedy ktoś mnie skrytykował, na szczęście nie robię tego, bo
no nie mogłabym pracować z ludźmi i im pomagać, gdyby mnie się to działo, ale gdybym tak zrobiła, no to jestem ugotowana. Miałabym dzień zrobiony, zadzwoniłabym do Ani i bym powiedziała: Aniu, odwołuję live'a, bo jestem zmiażdżona, po prostu mam hejterkę na Instagramie. No nie, to, że ktoś bierze coś osobiście, to nie znaczy, że ty też musisz. I to jest o tym. Duża część lęku jest o niebraniu osobiście. O właśnie, ktoś tu mówi, niska samoocena, no, tak? To jest o tym, kochani, to zacznijcie siebie szanować, doceniać, pocieszać, pielęgnować relacje ze sobą. Nigdy dość, nigdy nie pożałujesz. Każdej minuty, którą włożysz w pielęgnowanie relacji ze sobą, ona jest warta, nie pożałujesz jej, ona jest warta nawet 100 godzin włożonych w pielęgnację relacji z kimś innym, na kogo nie masz wpływu, nie siedzisz w jego wszechświecie, nie jesteś w stanie go kontrolować i nim zarządzać, ale jesteś w stanie zawsze wybrać, co w twoim wszechświecie ma znaczenie. I tak na przykład jest taki tip, taka podpowiedź na lęk przed egzaminami czy innymi tego typu stresującymi i nieuniknionymi chwilami w życiu. Wyobraź sobie na przykład całą komisję egzaminacyjną, jak siedzą w publikacji. No czasami to robią, siedzą w publikacji. Możesz ich sobie w tym momencie tak wyobrazić i co się dzieje wtedy? Inne neuroprzekaźniki wchodzą, bo jeżeli pobudzisz się do śmiechu od środka, albo przypomnij sobie naprawdę świetny kawał, jak pobudzisz się od środka do śmiechu, także chce ci się śmiać, to znika lęk. To też jest piękna jakby antyteza i antidotum na lęk. Zacznij się śmiać, obejrzyj komedię. Jest taki przykład kobiety, która zachorowała na nowotwór z przerzutami, już był nieoperacyjny i już no, medycyna konwencjonalna skazała ją, można powiedzieć, na nieuchronną śmierć. I ona sobie wynajęła kamper i pożyczyła sobie mnóstwo komedii jeszcze na wideo, bo to było chyba w latach 90. I oglądała tylko te komedie, jeździła kamperem i rozdawała dzieciom słodycze, no bo sama nie za bardzo mogła je jeść i słusznie, że nie jadła, bo jest takie powiedzenie, że rak się karmi cukrem. Więc ona sobie to oglądała, śmiała się, no bo w końcu zaczęła się śmiać. Tak postanowiła spędzić resztę swoich dni i co? I wyzdrowiała. I po prostu cały nowotwór wszedł w remisję, bo były te odpowiednie składniki, koktajle neurochemiczne. Ostatnio słuchałam również doktor o wdzięcznym nazwisku Leaf, Caroline Leaf. Ona mówi o tym, to jest neurobiolog, że ostatnio zbadano, że nawet, kochani, nasze telomery, czyli te zakończenia chromosomów, które decydują o skracaniu się naszego życia, tak? Im krótszy telomery, tym my jesteśmy jak niby starsi, one się wydłużają, a pod wpływem czego? Dobrego samopoczucia, czyli ten well-being, taki modny już od dziesiątek lat, to jest punkt, to jest, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć ideologia, ale sposób widzenia rzeczywistości nas samych, który no można tylko polecać i pogłębiać, na czym on polega i stosować, bo im lepiej się czujesz ze sobą, czyli im więcej masz wdzięczności, radości, śmiechu, beztroski w życiu, a możesz to sobie zorganizować, nie mów, że życie ci tego nie daje, bo jest zbyt ciężkie, inni mają, a ja nie, to jest ściema, ja tego nie kupuję, to po prostu im więcej tego masz, bo wprowadzasz to w swoje życie, zamiast oglądać horrorów, oglądasz komedię chociażby, to żyjesz dłużej i odmładzasz się. Dosłownie to jest anti-aging, taki właśnie najprostszy. Ja jeszcze bym dodała, że nawet jeżeli, tak jak Iza Wam to przedstawiła, bo to jest też bardzo prawdopodobne i w wielu przypadkach faktyczne, że te ataki paniki, te stany niepokoju nie mają jednak nic wspólnego z fizjologią, stricte z fizjologią, to i tak polecam, żeby pamiętać o zadbaniu o siebie, bo czym silniejszy będzie organizm fizjologicznie, im będzie bardziej wyspany, krążenie będzie lepsze, jelita będą sprawniej działały, to słuchajcie, jakąkolwiek później pracę podejmiecie, nawet właśnie taką psychoterapeutyczną, no to szybciej z tego wyjdziecie, no oczywiście, bo to was pociągnie tylko do góry. Dlatego my się z Anią świetnie rozumiemy, bo obydwie widzimy to tak, że trzeba działać od dołu i od góry, nie czekać i nigdy nie mówcie, że coś jest tylko psychiką albo tylko ciałem. To zawsze jest ze sobą jedno, to jest jedność cielesno-umysłowa, którą Ken Wilber nazywa świadomością centaura.
czyli mamy to i to, dół i górę, razem współpracujące, współwpływające na siebie. Tu ktoś napisał już o atakach lękowych, kiedy się budzi, nie ma partnera obok. No to może być związane z lękiem o to, gdzie jest partner, czy to już trzeba by było sprawdzić, jakie między wami były sytuacje, które mogą kierować cię na ten lęk związany z nim konkretnie, no na przykład zdrada, najprostsza sprawa, którą można by tu uwzględnić, czy miała miejsce, czy nie, ale jeżeli nie, to prawdopodobnie, tak jak tu sugerujesz, może to być podczepienie z podświadomości do lęku separacyjnego, kiedy zostało niemowlę samo i płakało, i bardzo wielu z nas ma taki wdruk, ale to też można, kochani, przepracować, można sobie z tym poradzić i żyć bez tych podłączeń. Także chodzi o to, żeby po pierwsze oddychać, bo to już głębokie oddychanie, użycie przepony aktywuje nam właśnie ten nerw błędny, aktywuje nam cały układ przywspółczulny i jego zadaniem jest nas uspokajać, więc on nas, można powiedzieć, mechanicznie wycisza. I wszystko, co mam do powiedzenia o nerwie błędnym, to już powiedziałam na filmiku, który się ukaże, jak nie dzisiaj, to ukaże się za tydzień na moim kanale, na Master Your Life na YouTube, i zapraszam tam do eksploracji tematu nerwu błędnego. Ja tam pokazuję konkretne ćwiczenia nawet, które można wykonać w każdym właściwie momencie, w każdym tu i teraz, ale warto też codziennie ten nerw błędny sobie masować, tak można powiedzieć, bo jego się przez masaż aktywuje, i tu na przykład za uszami, małżowiny uszne, dłonie. O, nawet takie podarcie. Na dłoniach jest tak dużo receptorów. To już nas uspokaja. Klaskanie też. Tak. Ale z takich jeszcze doraźnych, jakbyście na przykład chcieli wiedzieć, co zrobić, łapie was, dostajecie ataku paniki, to oprócz tego, co już wspomniałyśmy, Iza też pięknie powiedziała, że można do siebie samego mówić, no to jeszcze możemy zrobić więcej na zasadzie takiej, że słyszeliście na pewno oddychaniu w torebkę papierową. Ma to zasadność, bo nam się wydaje, jak dostaniemy ataku paniki, czy nam brakuje powietrza. I my po prostu zaczynamy bardzo szybko oddychać i bardzo dużo tego tlenu nabieramy. Po prostu zaraz nam się wkręci w głowie, więc nam się wydaje, że umieramy po prostu, już odlatujemy. My potrzebujemy dwutlenku węgla wtedy. Po prostu potrzebujemy dwutlenku węgla, także konieczne będzie tutaj właśnie takie pooddychanie sobie w torebkę papierową. Świetnie to działa. Generalnie wyciszenie oddechu, spokojne wydechy, oddychanie przez nos, nigdy wtedy przez usta, ale też takie siedzenie w pokoju i powiedzenie do siebie: muszę znaleźć 10 kształtów kwadratu w tym momencie, zajęcie czymś umysłu, bo to jest ten gadzi mózg, który musi być jak gdyby troszeczkę odłączony. Tak. Wyjście, takie widzenie, i zapomóż mi, peryferyjne. Tak. Dziękuję. Szeroko widzimy, wtedy nasz umysł też inaczej działa. Tak, i zauważanie absolutnie szczegółów, patrzenie na liście, na drzewie. Albo liczenie do 20 osób z czymś czerwonym na sobie. To jest wszystko sposoby. Proste sposoby przełączają cię do kory nowej, do myślenia znowu. I widzisz, że to, nie, jak to mówią, nie taki diabeł straszny, to jest bardzo mądre powiedzenie ludowe. Tutaj Aleksandra napisała, że codziennie się boi o swoje dziecko i się staje przez to nadopiekuńczą mamą. Jak z tym walczyć? Nie walczyć. Nigdy z niczym nie walczyć. Zaakceptuj, bo paradoks akceptacji polega na tym, że najpierw mówisz do siebie: tak, mam, okej, to jest okej, bardzo kocham moje dziecko, martwię się o nie, być może mam jakieś powody, o których jeszcze nie wiem, ale też nie chcę, żeby to dziecko było osaczone przeze mnie, więc zaczynam ufać mojemu dziecku. W jakim zakresie mogę troszeczkę metodą Kaizen poszerzyć moje zaufanie? Metoda Kaizen to metoda małych kroków, więc gdzie mogę trochę więcej mu pozwolić, pokazać, że mu ufam, a przede wszystkim mów do tego dziecka, że mu ufasz. Nie pokazuj mu, że się o nie boisz, bo ono będzie robiło wtedy różne rzeczy, które sprostają temu. A poza tym przekazujemy strach, tak? No bo dzieci się nie uczą przez to, co do nich mówimy, tylko przez to, co my modelujemy, jak gdyby, co my pokazujemy, jak my się zachowujemy. Więc jeżeli matka, ojciec, jeżeli rodzice mają strach, gwarantowane, że dziecko czuje dokładnie tą samą emocję. Jeszcze a propos takiego martwienia, to też pamiętajcie, że martwienie, jaka to jest energia? To jest energia martwa, bo samo martwienie nas umartwia. Tak? I ja jeszcze chciałam wam dać taki tip, no bo nie byłabym naturopatą, jakbym wam czegoś też takiego nie podpowiedziała. Słuchajcie, jak chcecie mieć też takie coś SOS ze sobą, polecę wam parę rzeczy. Po pierwsze, Rescue Remedy Bacha. Bacha
te olejki, esencje. Tak, esencje kwiatowe są rewelacyjne. To się nazywa Rescue Remedy. Możecie sobie pryskać, tam są już tableteczki, różne rzeczy, zupełnie naturalne, bardzo fajnie uspokaja. W aptece możecie kupić złożony lek homeopatyczny L72. Zupełnie nie, gdyby możecie nadal wszystko innego robić, on po prostu was wyciszy. Też jest homeopatyczne gelsemium 30 CH, bo to musi być w wysokiej potencji. Wówczas to gelsemium jest dobre też na takie stany lękowe. No nie wiem, na niektórych fajnie nerwosol działa. Oczywiście z ziółek, lipa, rumianek. Neokardin też dobrze działa. Tak, to też jest lipa, rumianek, co tu jeszcze takiego, melisa. Bardzo fajnie, tylko na przykład melisy nie stosujemy, jak mamy problem z tarczycą. No to już takie wiecie, to wszystko jest też indywidualne, dlatego ja mówię, że ja zawsze mam świadomość, że mówię do świadomych ludzi i każdy sobie podpasowuje pod siebie, ewentualnie przyjdzie i się zapyta, tak? Ale mówię wam takie rzeczy, które mogą doraźnie pomóc. Picie wody na pewno, trzeba się nawodnić, bo możecie być też odwodnieni, organizm ma różne sposoby proszenia o rzeczy, także to są ważne. Jeszcze jakieś pytania? Dużo, mnóstwo pytań, kochana, tam było jeszcze pytanie na Instagramie o 5-HTP, to powiem 5-HTP, oczywiście to jest neuroprzekaźnik, to jest substancja, która powoduje w ogóle lepszą wchłanialność i lepsze dopasowywanie się kluczy neuroprzekaźnikowych związanych z całym systemem serotoninowym, więc tak, oczywiście, bezpieczny, można brać, można też łączyć z inhibitorami MAO, czyli wychwytu zwrotnego serotoniny, ale ostrożnie, bo oczywiście inhibitory MAO to są już leki przeciwdepresyjne, to są leki przeciwlękowe również i tu można się łatwo uzależnić w tym sensie, że nasz organizm przestaje sam to regulować. To jest największa pułapka, bo bierzesz tabletkę i okej, mija, jest fajnie, ale jeżeli już bierzesz ją codziennie, tu też było pytanie, jak wyjść z leków, no to powoli, przede wszystkim nie gwałtownie, bo będziesz mieć syndrom odstawienny, będziesz mieć tak źle, że zaraz do niej wrócisz. Więc powoli, zmniejszając dawki, nawet dzieląc włos na czworo przysłowiowy, po tygodniu, tydzień, pół, następny tydzień, ćwiartka i tak dalej, po prostu potem brać nawet takie już dawki homeopatyczne, dawki minimalne i w ten sposób stopniowo wyjść, daj organizmowi się na nowo uaktywnić. I ja polecam osobiście na wyjście z leków, znaczy po już odstawieniu leków, 4 doby w ciemności, w odosobnieniu. Ja o tym mówię też na moim kanale, można też więcej zapytać w komentarzach, to jeszcze tam i jeszcze coś napiszę. Słuchajcie, ashwagandha też można sobie właśnie, na noc na przykład, tak, świetnie. I na przykład melatoninę czasami, dlatego że jeżeli nie będziecie dobrze spać, to gwarantowane, że tam nie będzie się super działo. No. I tak samo uważajcie też z kawą, bo do 2 filiżanek kawy działa to fajnie, terapeutycznie, naprawdę fajnie. Na też nie po południu. Powyżej. Po południu to dokładnie, absolutnie nie, ale powyżej też będzie powodowało, że to krążenie mózgowe już nie będzie prawidłowe. A jak nie ma prawidłowego krążenia mózgowego, to się nie wyjdzie ani z depresji, ani ze stanów lękowych. No mnóstwo pytań, kochani. Będziemy się starały. Tu jest i padaczka, padaczka to zapraszam na trening fal mózgowych. Naprawdę padaczka to jest bardzo złożony, kompleksowy w sumie też objaw, syndrom, ale wiadomo doskonale, że treningi fal pomagają i bardzo często zupełnie likwidują te stany padaczkowe. No tam było o śmierci partnera, nie uwierz, że umiera, no tak. Jest lęk przed odejściem. Normalne, taki lęk, że opuszcza nas bliska osoba, trzeba przeprocesować. To jest lęk związany też z żałobą, to trzeba po prostu właśnie w niego wejść, zanurzyć się i przejść na drugą stronę. Być może do miejsca, w którym doświadczymy, że śmierci nie ma tak naprawdę. No to już jest bardzo transpersonalne doświadczenie, nie każdemu jest dane tak łatwo, ale przez śmierć trzeba przejść odważnie, patrząc jej w twarz, patrząc jej w oczy. Nie da się od tego uciec, nie należy uciekać, bo żałoba nieprzeprocesowana, jak to opisała Kübler-Ross, jest to żałoba, która uderzy w ciebie właśnie z czasem depresją, stanami lękowymi bez powodu i nawet myślami samobójczymi. Nie należy tego jakby blokować, tylko wspierać ją, mówić: jestem z tobą, będę z tobą, przejdę z tobą przez to. Możesz zadzwonić, możesz przyjść, możesz powiedzieć, że potrzebujesz porozmawiać, będę z tobą. To jest najlepsze, co można zrobić. Tu ktoś pyta, czy 4 doby w odosobnieniu też na natręctwa myśli, no chyba na różne takie rzeczy terapeutyczne. No, bardzo mocny proces, słuchajcie, bardzo mocny proces.
bardzo fajny, ale to wszystko musi być z zachowaniem, wiecie, pewnych zasad. Ja tu nie, specjalnie się nie rozgaduję, bo nam się czas kończy, a mamy jeszcze mnóstwo pytań i jakbym zaczęła o tym technicznie mówić, no to, to w tym już zostaniemy. Tak. Tak, wybierajmy no, na temat, a później ewentualnie tak, później najwyżej dalej. Jeżeli ktoś pyta, czy to normalne, że się stroni od ludzi, jeżeli odpowiemy po prostu w kontekście, jeżeli Wam chodzi o ataki paniki, to tak, normalne, mm-hmm. bo nam się po prostu wydaje, to jest taka agrofobia w sumie mm-hmm. też, również nie tylko socialfobia, ale i agrofobia. Wydaje nam się, że jak wyjdziemy na zewnątrz, a już w ogóle do ludzi, to wszyscy w ogóle będą widzieć, tak, że my przechodzimy te ataki mm-hmm. paniki, anxiety. Prawda jest taka, że ludzie tego nie widzą, tak, naprawdę nie autentycznie. Widzą. Natomiast no, do tego wszystkiego, co już powiedziałyśmy, to dodajmy jeszcze kontekst. Tak, z przyrodą, przytul drzewo. Przytul drzewo, pochodź boso po trawie. Siądź na piasku, poprzesypuj ten piasek rękami. Dostajesz wolne elektrony, dostajesz uziemienie, dostajesz tak wiele, że ja nieraz mówię, że gdyby ludzie wiedzieli czym, a raczej kim są drzewa, to w każdym mieście byłaby kolejka do drzew. Byłyby kolejki do drzew, kochani, a nie do McDonalda. Byłyby po prostu kolejki do drzew. Ja się przytulam do drzew, nie mam żadnego obciachu, nie mam z tym problemu. Jest to dla mnie zawsze mistyczna chwila, piękna chwila, chwila, która powoduje, że wszystko się resetuje, bo drzewo ma korzenie zanurzone w ziemi, czyli jest jak piorunochron dla wszystkich twoich trudnych emocji i jemu nie zaszkodzi. Konary ma te, no konary tak, gałęzie ma do góry ku niebu, korzenie ma w ziemi i łącząc się z nim fizycznie, dosłownie obejmując je, łączysz się z tym wszystkim, co ono reprezentuje, z tym wszystkim, czym ono jest, z tym, jaka to jest stabilność, a jednocześnie ruch, życie, tam jest ruch, tam jest dostarczanie do każdego listka substancji odżywczych, a jaka stabilność, jaka niewzruszoność w ruchu ulicznym, w tym wszystkim, wiatr hula, deszcz pada, śnieg pada, w Polsce przynajmniej i to drzewo sobie tam stoi, i nic mu nie dolega, więc no, miejmy nadzieję, że mu nic też, nie dolega. Też warte zauważenia takie coś, bo Iza wspomniała o przyrodzie, więc nie sposób no, tutaj tego podkreślić. Jeżeli żyjemy tak, że pracujemy w korporacji, nasze życie po prostu, wiecie, pędzimy cały czas, no to też nie ma co szukać innych przyczyn, bo pewnie też są i zadbać trzeba o ciało i o psychikę, ale przede wszystkim zwolnić, bo jeżeli my się nie odwołamy właśnie do takiego bardziej rytmu, jaki jest w przyrodzie, jeżeli nie pospędzamy troszeczkę czasu, jeżeli się zupełnie odetniemy, no to nasz organizm i umysł i ciało funkcjonuje tak zupełnie inaczej, że tu nie ma jak gdyby nawet się co zastanawiać, dlaczego się coś takiego zadziewa. Mm-hmm. Naprawdę. Tak, tutaj też widzę, jest pytanie ciekawe, lęk przed planowaniem czegokolwiek i dyskomfort aż do paniki po zaplanowaniu. Czy to też z porodu? No można szukać bardzo wszechstronnie, ale można zadać takie pytanie, jaki plan się nie udał i pójść tym tropem. Bo tu też są pytania o transmisje wielopokoleniowe, jak najbardziej, kochani. Jak najbardziej lęki są transmitowane pokoleniowo i to się ustawia i to wychodzi w polu. I nawet nietolerancja glutenu może być związana z lękiem pokoleniowym, traumą na przykład dziadka albo pradziadka, któremu spłonęła piekarnia. Takie historie też z życia są i czasem trzeba do tego dojść, albo alergia na miód, bo ktoś był pszczelarzem i stracił te pszczoły. No to jest niesamowite, ciekawe. Tak? My tego nie jesteśmy w stanie racjonalnie pojąć, ale wiadomo, że takie algorytmy obowiązują i tak się również dzieje. Ktoś tutaj ostrzega przed kleszczami, to ja pozwolę tak. sobie też powiedzieć, że słuchajcie, na ten temat były prowadzone badania i to jest udowodnione również, że z kleszczami jest też troszeczkę tak, oprócz tego, że można się posmarować olejkami różnymi eterycznymi, można sobie wziąć ledum palustre, taki homeopatyczne i to wtedy też nam pomaga inny zapach wydzielać, ale też jest tak, że w mieście, że ciągną do, dlatego, że ciągną do tych do tego promieniowania, do EMF, ale także to, że to Rosjanie z kolei, albo Rosjanie, albo Ukraińcy badali, że odpowiadają naszym wibracjom, więc jeżeli wchodzimy właśnie do lasów takiej złej energii, złości, albo lęku też. Ja się, słuchajcie, całe życie tulę do drzew, tak. Nigdy mnie żaden klęcz nie ubiegł. To one na to też będą odpowiadać, także słuchajcie, wszystko jest połączone i wszystko nie ma naprawdę
co, a ewentualnie jak już złapiecie kleszcza, to koniecznie go dobrze wyjąć w prawidłowy sposób, wysłać go do laboratorium na to, żeby sprawdzić, czy nie ma właśnie bakterii, których się obawiamy. I tak jak ja jestem za wszystkim, co jest naturalne, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji i jest stwierdzone, że kleszcz ma bakterie borelii, bierzemy w ciągu 72 godzin antybiotyk, bo wtedy on jeszcze działa. Ta bakteria nie jest jeszcze w komórce, nie jest ma wokół siebie filmu. Jest to takie zło konieczne. Jest to zło konieczne i fajnie działa. Jeżeli ktoś Was namawia na dużo antybiotyków na boreliozę później, no to ja już bym się nie zgadzała, bo to one nie dotrą, po prostu nie dotrą do tych ukrytych bakterii. No Aniu, to jest bardzo ciekawa podpowiedź. Ja tego nie wiedziałam, także super, super wiedzieć, że można tak właśnie zrobić z tym kleszczem. No, mamy tych pytań trochę, mamy, ale będziemy kończyć chyba. No, my zaczęłyśmy też ciut później, no tak, więc możemy jeszcze poszukać, co tu mamy. No właśnie, tu ktoś komentuje ładnie, Emanuel, stała praca nad sobą, medytacja, ćwiczenia oddechowe. No właśnie, i wdzięczność. Tak jest, stała praca nad sobą. Ja Wam powtórzę coś, co wszyscy wiecie, ale naprawdę nigdy dość tego powtarzać. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli zapobiegaj, dbaj o ciało, dbaj o oddech, dbaj, higiena po prostu z życia. Również czasowe posty. Wiecie, ilu ludzi pozbyło się w ogóle napadów paniki dzięki głodówkom? I ja wiem, że to jest wyzwanie, ja wiem, że 2 tygodnie bez jedzenia to jest dużo, ale przysięgam Wam, że będziecie mieli z tego ogromne korzyści. Takie, jakich się nie spodziewacie, w tym również korzyść w postaci poznania siebie od zupełnie innej strony, od bardzo duchowej strony, bo głodówka to jest praktyka od zarania dziejów duchowa. Poznajesz jakby subtelne swoje obszary istnienia, zaczynają ci się wyostrzać zmysły, masz percepcję, której się w ogóle nie spodziewasz, kiedy twoje ciało jest zajęte trawieniem i przetwarzaniem żywności, nie mówiąc o tym, że wywala to wszystko, co toksyczne, no cukier, co niepotrzebne, usuwa stany zapalne, nie ma tych właśnie tych wszystkich rzeczy, które na co dzień sprzyjają lękom, więc no głodówka 2-tygodniowa, jak ci coś naprawdę mocno dolega, jak tu jesteś z nami i ci coś bardzo dolega, coś poważnego, nie wahałabym się. Głodówka 2-tygodniowa, ale mądra też, z przygotowaniem, tak. Ze świadomością, jak z niej potem wyjść. No i z uwagą właśnie na to, jakie mamy uwarunkowania, tak, co się dzieje w organizmie. No wiadomo, jeżeli przyjmujemy jakieś leki, no to wtedy inaczej. Ktoś pytał, że od rana właśnie towarzyszy kołatanie serca, jak z tym żyć? Na pewno ciężko. I tutaj znowu no, trzeba poszukać powodu i zająć się organizmem, dopieścić ten organizm, dożywić. Słuchajcie, im bardziej dożywimy organizm, jak zapewnicie to, że poziomy tych wspomnianych witamin będą odpowiednie, to organizm też będzie inaczej funkcjonował, ale no, trzeba sobie jakoś do tego dojść, co to powoduje i na pewno, bo inaczej no, ciężko żyć, a nie chcemy tak ciężko żyć. Nie chcemy. Nie chcemy mieć stanów lękowych, zwłaszcza tych bez sensu, gdzie one nie ratują naszego życia, tylko nam to życie właściwie zatruwają. I naprawdę już w momencie, kiedy jesteśmy w tym miejscu, opanowani przez jakiś lęk, on mógł się nagle wydarzyć, może właśnie z głębokiej podświadomości, niektórzy ludzie budzą się z lękiem rano, pooddychaj i pomów czule do tego czegoś, do siebie takiego. Jestem z Tobą, spokojnie, przejdziemy przez to, na pewno nie jest tak źle, za chwilę to minie i to mija, to wtedy szybciej mija, bo wszystko, co widzisz z miłością, to uzdrawiasz. Tak jak Iza jeszcze też wspomniałaś o tym wewnętrznym dziecku i o pracy z wewnętrznym dzieckiem i to jest fajne, żeby siebie też zapytać w takich chwilach, ile teraz mam lat i o co chodzi, ale też zapytać właśnie siebie, wewnętrznego dziecka, co byś chciał teraz porobić, czy chciała. Tak. Tak. Co możemy, co Ci mogę zaoferować w tym momencie. Dokładnie. I to są wszystko naprawdę, mówię, no znowu złożone i fajne rzeczy. Myślę, że tych pytań jest tyle, że będziemy na nie po prostu odpowiadać Wam pisemnie. Tak. Temat rzeka, nie? Tak. Zobacz, Aniu. Tak. Możemy jeszcze jednego live'a zrobić takiego już bardziej ukierunkowanego na właśnie pracę taką codzienną, na rytuały może, wiesz? Taki no to jest bardzo dobry pomysł. Jakie rytuały i wtedy... Pokażemy Wam suplementy, tak, tu tak. Naocznie, może nawet pokażemy jakieś ćwiczenia, to co my na przykład robimy, no bo my obie jesteśmy dosyć zadowolonymi istotami na co dzień i wdzięcznymi.
Dostałam od Ani dzisiaj piękne kwiaty. Ania zawsze przynosi coś pięknego i proszę, takie kwiaty dzielę się. Dzielę się, żeby było trochę radości. Piękne róże. Śliczne różyczki, tak. Piękne. Słuchajcie, teraz będzie tak, że Iza, ty będziesz w Polsce, tak? Prowadzisz warsztaty, może powiesz też coś o tym. No tak, ja lecę, kochani, już pojutrze rano i będzie tak, Kraków, restarting i ustawienia, sobota, niedziela, jak zawsze, i Warszawa, tydzień później, restarting, ustawienia, sobota, niedziela. Oczywiście zapraszam serdecznie, jeżeli mamy jakieś miejsca, a to czy mamy, to musicie sprawdzić już u Idy na info@masteryourlife.pl. A później jeszcze mamy w Oddechowie warsztaty dla kobiet. Wiem, że jest dużo kobiet, że jest spora grupa, ale pewnie jeszcze parę miejsc by się znalazło, no nie wiem, może z 2-3, bo tam mamy takie domki w lesie, to jest pod Warszawą, bardzo łatwy dojazd z Warszawy, więc jak ktoś jest w okolicy, to zapraszamy również mężczyzn, bo warsztaty dla kobiet równolegle toczą się z warsztatami dla mężczyzn, które prowadzi Tom De Winter, ale mamy to ze sobą skorelowane, więc też są momenty, w których się wymieniamy i spotykamy, i to jest bardzo ciekawe. Ja też Wam od razu podpowiem, że ja z kolei będę w Polsce od połowy października. Polsce, tak. I przy każdym pobycie w Polsce jestem, nazwijmy to, w swoim gabinecie w Warszawie, tak naprawdę w pożyczonym gabinecie w Warszawie, więc jeżeli ktoś z Was chciałby się spotkać osobiście, też ja pracuję z biorezonansem, więc właśnie poszukać, czy może jakieś tam są patogeny, które mogą nam przeszkadzać, no cokolwiek by to nie było, to również zapraszam do kontaktu, możemy się umówić, a jeżeli nie osobiście, to ja również pracuję online. Więc... Ja dodam tylko, że biorezonans jest naprawdę niesamowicie skuteczną i szybką metodą całkowitej diagnozy ciała, wszystkich układów i organów, i to jest metoda naukowa. Gdybyście myśleli, że to jest jakieś tam nie wiadomo co, to jest to metoda naukowa, prawda? NASA wynalazło tę metodę, o ile dobrze pamiętam, i stosowano ją jako zdalną możliwość sprawdzenia ludzi podróżujących. To już bardziej w biofeedbacku. Biorezonans po prostu, słuchajcie, w sumie jak radio, wszystko w naszym organizmie ma jakąś określoną wibrację. Wysyłane są sygnały, otrzymywana jest odpowiedź, więc tak naprawdę nie ma wielkiego tajemnicy, nie ma wielkiej, ale no, pozwala bardzo szybko zeskanować organizm i powiedzieć nam, na co zwrócić uwagę, co może się dziać. Nawet takie rzeczy jak właśnie niewystarczające krążenie mózgowe, i już wiemy, że tutaj trzeba się tym zająć, żeby się psychicznie lepiej poczuć. Także, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do kontaktu, odpowiem. Słuchajcie, mamy dużo pytań, dziękujemy Wam za pytania, za obecność, za komentarze. My będziemy Wam odpowiadać na te pytania. Jak Iza będzie pytanie do Ciebie, to ja Ciebie będę zaznaczać. A ja Ciebie, dokładnie. Oznaczać. Tak. My postaramy się niedługo, zobaczymy kiedy będziemy miały taką możliwość, zrobić kolejny live właśnie może o tych takich rytuałach codziennych, żeby się lepiej poczuć. Tak, ja tak czuję, że po prostu dobre narzędzia dla ludzi, którzy mają z tym jakieś wyzwanie, a prawie każdy czasami je ma. Tak, więc to jest to. To jest moim zdaniem, kochani, tak na koniec jeszcze tylko wrzucę i może od tego zaczniemy kolejny live. To wszystko jest o tym, gdzie masz wpływ, a gdzie nie masz wpływu, żeby rozróżnić jedno od drugiego, jak w tej słynnej przysiędze anonimowych alkoholików, która jest świetna. Żeby umieć rozróżnić, na co masz wpływ i nie masz. I jak nie masz, to po prostu zaakceptuj, że to takie jest. Ale ty wciąż masz wpływ, zawsze masz wpływ na reakcję swoją, na to, co jest. Tylko być może przegapiasz, gdzie był ten wybór, gdzie pozwoliłeś czemuś wejść w siebie, co nie było tobą, nie było twoje, nie było o tobie. To jest wszystko, wciąż sprowadza się do filozoficznego wręcz pytania, czy jesteś kreatorem, czy ofiarą wszechświata. I myślę, że tak. A ja jeszcze powiem też, że zawsze masz wybór, czy zająć się sobą lepiej, czy nie. Oczywiście. Bo to jest tylko i wyłącznie twój wybór. I słuchajcie, jeszcze taka istotna rzecz, że my spędzamy teraz dużo czasu oglądając posty na Instagramie, na Facebooku, oglądając live'y, i my przez to mamy poczucie, że my coś dla siebie robimy. Robimy troszkę, tylko że tak naprawdę to nadal jest sucha wiedza. Jeżeli wy to wyłączacie potem i wracacie do
takiego samego do takiego samego, to nic się nie zmienia, jak nic się nie zmienia. Mm-hmm. Więc my podpowiadamy, dajemy tipy, ale żeby się sobą zająć, to trzeba już właśnie popracować. Zastosować. Iza ma mnóstwo materiałów na swoich mediach społecznościowych, ja mam mnóstwo materiałów. Obie pracujemy też osobiście, w sensie takim dosłownym z ludźmi, więc ewentualnie zapraszamy. Tak. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy za ciepłe też komentarze. Tak, za kwiatuszki. Dziękuję. Wirtualne kwiatuszki też są śliczne. Do zobaczenia. Dziękuję. I ja będę w czwartek live. U mnie zawsze są czwartki i za jutro. U mnie jutro. Tak, ja zapraszam. No właśnie, tak, zapraszam jutro na live'a. Jeszcze zdążę zrobić, a potem polecę. Także będziemy się jutro widzieli. Do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia, skarbiochy. Dbajcie o siebie, kochajcie siebie, dopieszczajcie siebie i pamiętajcie, nie ma takiego lęku, który by nie minął. Wcześniej czy później. Pa, pa. Pa, do zobaczenia. Cześć, pa, pa. Mhm.